Dzisiaj ja będę mówiła o kwestiach środowiskowych, o polityce środowiskowej. Temat jest, są to cele europejskiej polityki dotyczącej środowiska naturalnego. Ja będę mówiła o roli ekologii w XXI wieku. Jest to główny problem ze względu na zaawansowanie technologiczne i to wpływa negatywnie na środowisko. Gruzja, tak jak wiele innych krajów, postrzega ten problem pogorszenia się środowiska naturalnego i chce wprowadzać politykę środowiskową. I zaśmiecanie, zanieczyszczenia, my się tym zajmujemy i badamy ten problem. Problemy środowiskowe zależą od stopnia rozwoju danego kraju. Różne kraje są na różnych etapach rozwoju i mają różne możliwości, żeby zaadresować się problemy środowiskowe, żeby wprowadzić pewne działania. Bardziej uprzemysłowione kraje produkują oczywiście więcej zanieczyszczeń niż mniej rozwinięte gospodarczo kraje. Szkoda z powodu wyrządzona środowisku również jest spowodowana innymi czynnikami, nie tylko przemysłem. Na przykład większym rozwojem technologii i nasz kraj stara się walczyć z tym. Gruzja jest jednym z krajów, która jest świadoma na temat problemów środowiskowych. Chcemy chronić nasze środowisko i również jest to najważniejszy temat na agendzie Unii Europejskiej. Są różne projekty opracowywane, ale też wspomagana jest polityka w zakresie narzędzi legislacyjnych. Unia Europejska, legislacja Europy dotyczy korzyści płynącej z bioróżnorodności, jak również ochrony przyrody. Mówimy o takich problemach jak niewystarczająca ilość chronionych obszarów. Jest również zarządzane środowisko w bardzo różny sposób. Naturalne środowiska zwierząt są niechronione. Brak jest planowania i monitorowania. Ponadto również to, co jest, pokrywa się z Unią Europejską, to jest też punkt widzenia socjoekonomiczny. Podzielamy też pogląd Unii Europejskiej. My mamy tę świadomość, żeby lepiej uregulować kwestie zbiórki śmieci, segregacji śmieci, opakowań i materiałów produkowane przez na przykład gospodarstwa domowe, jak również odpady elektroniczne. Chcemy również zmniejszyć zanieczyszczenie wód gruntowych. Bardzo to jest duża potrzeba, żeby podejmować działania prewencyjne w tym obszarze. Legislacja Unii Europejskiej mówi o tym, że to pomoże we wprowadzeniu zasad polityki środowiskowej przez Gruzję. Unia Europejska pomaga też w adaptacji do zmian klimatycznych, żeby są projekty czystego rozwoju technologii, żeby inwestorzy byli świadomi tego, jak produkować technologię, żeby zmniejszyć ilość na przykład emisji dwutlenku węgla. Również zarządzanie odpadami jest bardzo ważną sprawą, jest problemem środowiskowym, szczególnie odpady komunalne. To one są składowane w otwartych przestrzeniach i zagraża to zarówno ludziom, jak i ogólnie środowisku. Tutaj mamy kilka sposobów, jak rozwiązać ten problem, więc przede wszystkim rozrzucanie plastikowych opakowań, czy też z tworzyw sztucznych, obojętnie gdzie. One nie mogą się biodegradować, tak jak naturalne odpady i zalegają. Ze względu na to zanieczyszcza się środowisko, więc musimy spróbować, żeby chronić nasze środowisko od takiego zalegania, takich nie rozkładających się materiałów. Dziękuję za uwagę.